Dziś poniedziałek, czyli pierwszy muzyczny dzień piastonaliowy. Po weekendowej turawie przyszła pora na kolejny dzień piastonaliowej imprezy, podczas której zaprezentują się zespoły wybrane podczas studia dźwięków. Zanim to jednak nastąpi, sprawdźmy, jak nastroje przed samą imprezą. No to chodźmy. Niestety, ale musimy kończyć. Jak wam podoba się, to dopiero sam początek, ale jak rozpoczyna się zabawa? Jesteś w dobrej myśli? Tak, jestem w bardzo dobrej myśli i bardzo podoba mi się tutaj ta impreza. Będziecie chodzić na wszystkie dni piastonaliowe, czy tylko dzisiaj przyszłyście na kabarety? Nie. Zamierzamy być na wszystkich koncertach. I na jaką gwiazdę najbardziej czekacie? Na BFX i Cool Kids of Death. I będziecie ostro bansować wtedy? Oczywiście, że tak. Witamy. Panowie dzisiaj będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Co panowie sądzą o piastonaliach? Bardzo dobre święto studenckie. Z nami zespół Lekter, co prawda nie w całym składzie, ale w tym trzonie. Powiedz nam, jeszcze dzisiaj nie graliście, ale jak zapatrujecie się na dzisiejszy swój występ? Jest energia? Jesteście przygotowani? Cześć wam. Tak, my jesteśmy przygotowani jak najbardziej. Z tego co widziałem, rozkręca się na zewnątrz fajna impreza. Jest jakiś zespół, na który czekasz wyjątkowo, na polskich piastonaliach, na który przyjdziesz oglądać go jako właśnie widz? Na pewno chcemy się spotkać ze znajomymi z zespołów i na pewno przyjdziemy na koncert Cool Kids of Death i pewnie spędzimy cały ten dzień koncertowy gdzieś tam wśród publiczności. A więc jesteście organizatorkami. Od której tutaj już jesteście dzisiaj? Od 14 dzisiaj jesteśmy pod sceną. I ciężko pracowałyście, pomagając ustawić scenę, rozumiem, tak? Na czym polegała wasza praca tutaj, pomoc? Akurat kobiety wyklejały plakaty, roznosiły worki, rozdajemy gazety, służymy pomocą i wszystko, proszę do nas się zgłaszać. Piastonalia raczej tak. To jest zawsze wasze święto. Choć jestem chłopak z Odmuchowa, choć mam też dwie córy, prawo 5 rok i ekonomia 4, sam wykopuję żonę, miałem modelkę, rozwiedziony jestem. Jestem zawodowy kierowca, jeżdżę, akurat mi ciężarówka nawaliła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak idę tak się popatrzeć. Tylko że wie pani, mniej narkotyków. Bo ja też jestem taki, że mam do tego uprawnienie, nawet i chodzę i tu i sprawdzam. No i życzę miłego Państwu dnia.